Znajdujemy się w miejscowości Cesanowa. To jest gmina Głuszyce, wiadomo, blisko Łeby, nad morzem. Jeżeli chodzi o warunki terenowe, jest tutaj na naszym terenie bardzo dużo łąk. Jest też wiadoma sprawa, ziemia orna to jest, teren jest, niby jesteśmy nad morzem, ale teren jest pagórkowaty. No i wiadoma sprawa, że jest mozaika. Na jednym kawałku pola jest dwie, trzy klasy ziemi. Jest lekka, jest ciężka. Gospodarzymy na areale w granicach 150 hektarów, 160. Zmienia się to ze względu na po prostu dzierżawy z agencji rolnej. W granicach 70-80 hektarów są łąki, reszta jest to po prostu ziemia orna. Posiadamy bydło mięsne rasy Limuzeum. Przede wszystkim są to matki w granicach około 60-65 sztuk samych matek. Staramy się po prostu selektywnie dobierać materiał genetyczny do dalszej produkcji tych zwierząt. A to, co pozostaje nadwyżką, zostaje sprzedawane po prostu na wolny rynek. Z tym, że staramy się akurat nie sprzedawać, że tak brzydko powiem, tych zwierząt na rzeź. Bo to są, wiadomo, to są małe zwierzątka, jak to mówią, cielaki, odsadki. Raczej wolimy to oddać komuś w dobre ręce, niech to dalej służy i niech ktoś sobie dalej rozwija swoje gospodarstwo. Ostatnim zakupem, który żeśmy dokonali w gospodarstwie, to był zakup ciągnika MTZ, symbol 1523.3. Jest to ciągnik o mocy 156 koni, dosyć spory. Akurat takiej wielkości ciągnik potrzebowaliśmy. A dlaczego MTZ? MTZ dlatego, że po prostu cena zakupu nie jest zbyt wygórowana, jeżeli chodzi o tą klasę, znaczy się, jeżeli chodzi o moc tych ciągników. Poza tym mieliśmy, dalej mamy oczywiście inne ciągniki. W porównaniu, ostatnie porównanie to jest do ciągnika John Deere. Po prostu zakup został dokonany ze względu na koszty eksploatacji. Wiadomo, że jeżeli chodzi o John Deere'a, jest to naprawdę dobra marka. Do dobrego się człowiek bardzo łatwo przyzwyczaja, wygodny, ale jeżeli chodzi o naprawy, to jednak Białoruś, mam na myśli właśnie tego MTZ-a, koszty tej eksploatacji może i naprawy są w granicach 60, powiedzmy nawet do 70% tańsze niż jeżeli chodzi o marki, powiedzmy, klas John Deere, New Holland. Szczerze mówiąc, to najbardziej bym go porównał do naszego Ursusa. Bo to jest ciągnik bardzo prosty. Przypuszczam, że nie ma co się w nim psuć. W zeszłym roku byliśmy na targach w Bednarach. Pojechaliśmy specjalnie na te targi obejrzeć właśnie ten model ciągnika o tej mocy. Zostaliśmy zaproszeni na targi przez firmę Lupus z Ciechanowa na po prostu pokaz, na obejrzenie, na wytłumaczenie. Z tego względu, że tej mocy ciągników najprawdopodobniej, z tego co wiem, to jest drugi model w Polsce. Bardzo fajnie przedstawiciele firmy nam to wszystko przedstawili, opisali. Kwestia formalności załatwienia tego wszystkiego przejęła praktycznie firma na siebie. Do nas należało tylko praktycznie podpisanie umowy kupna-sprzedaży. W ciągu dosłownie dwóch tygodni, może nawet, znaczy tak, w ciągu dwóch tygodni od momentu wykonania telefonu w sprawie tego traktora, mieliśmy traktor już na podwórku.